Witamy Państwa o poranku na Małym Rynku. Dlaczego tutaj jesteśmy, to dowiedzą się Państwo w trakcie naszego krótkiego, szybkiego, porannego spotkania. Mamy najnowszy numer Czasu na Polu, zresztą jak Państwo widzieli, inni już też go mają w rękach. To wydanie tradycyjne, pachnące drukarnią, ale jest również elektroniczne, czasnaopole.pl, zachęcamy. Jest także w ekspozytorach, we wszystkich miejskich placówkach, no a także oczywiście w galeriach handlowych. Co między innymi, skoro mamy, wow, jak Jaguara, nie panterę, to wiemy, że będziemy mówić o Polskim Ogrodzie Zoologicznym, który to podsumował rok i był to rok pełen niespodzianek, bo przybyły nam małe tygryski i prawie 300 tysięcy osób odwiedziło Opolski Ogród Zoologiczny. Sporo jest o polityce, ale się nie ma czemu dziwić. Rozpoczęła się oczywiście kampania do wyborów samorządowych. Wiemy, że prezydent Wiśniewski ubiega się o kolejną kadencję. Mamy rozmowę z Małgorzatą Besz-Janicką o tym, że musimy patrzeć na ręce każdej władzy. No a jak to było za poprzednie? To między innymi o tym, że ludzie na pewno nie mają podstaw do tego, by czuć się w prawie pewnie. A chodzi o to, by sądy były bezpieczne, pewne, szybkie i nowoczesne. Mowa o polskiej praworządności, czyli domu po pożarze. Wywiad z sędzią Moniką Ciemięgą, szefową, wiceszefową Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Ponadto w tym numerze znajdą Państwo między innymi rzecz dotyczącą zbliżającego się festiwalu, na którym to podobno polityki tym razem nie będzie, za to będą artyści, których dobrze znamy ze sceny, ale dawno ich na tej scenie w amfiteatrze nie było. Z kolei ważna rzecz dla mieszkańców Opola to oczywiście milowy krok do centrum zielonej transformacji miasta. Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę instalacji termicznego przekształcenia odpadów, no i sporo się zmieni do 2027 roku. Tu oczywiście nie wszystko i nie zdradzę Państwu, bo zachęcam do lektury, ale jedną rzecz zdradzę. Dlaczego jesteśmy tu, jak mówiłem na początku? Zakątki Opola, Mały Rynek. Popatrzcie Państwo, kiedyś zupełnie inaczej to wyglądało, wczoraj i dziś, można zobaczyć na zdjęciach, jaki dzisiaj jest ten plac, jakie były jego historyczne ślady, o tym w najnowszym wydaniu Czasu na Opole. Lektura na weekend jak znalazł, na pewno Państwo znajdą w tym wydaniu coś dla siebie, więc serdecznie zapraszamy do ekspozytorów w miejskich placówkach, w galeriach handlowych i na stronie internetowej. Udanej, spokojnej lektury.